Około godziny 22 samochód jadący w kierunku Kamiennej Góry na wysokości nowego cmentarza wpadł w poślizg i uderzył bokiem w drzewo. Po przybyciu na miejsce służb ratowniczych okazało się, że kierowca auta jest zakleszczony. Do jego uwolnienia strażacy użyli sprzętu hydraulicznego. Cała trójka została odwieziona do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Droga z Kamiennej Góry do Wałbrzycha przez kilkadziesiąt minut była nieprzejezdna. Nie wiadomo, czy prowadzący pojazd był trzeźwy. To zbadają policjanci w szpitalu. Jak mówili strażacy biorący udział w akcji, wypadki, w których samochód uderza bokiem w przeszkodę, należą do najgroźniejszych. Poszkodowani mogą więc mówić o bardzo dużym szczęściu.